Hi, my name is Damian Chan. I'm going to try to teach somebody Wing Chun in only 1 month. Obecnie treningi zaczynają się robić bardziej ciekawe, ponieważ poznane techniki próbujemy wprowadzić w realne sytuacje. W tym tygodniu wprowadziliśmy kilka nowych elementów, jakimi są sparingi. W sparingach Karol może zauważyć, że nie wszystko jest tak łatwo zrobić jak na treningach, czyli nie każda technika jest idealna. Sparingi w lekkim kontakcie są idealne do przełamywania barier, jakimi jest dyskomfort psychiczny podczas bycia atakowanym. Są również dobrym treningiem do kontroli dystansu, jak i kontroli nad własnym ciałem. Sparingi to bardzo ciekawa forma treningu. Pozwala mi sprawdzać nabyte umiejętności w walce z partnerem, przy okazji nie znając jego zamiarów. Dodatkowo trenowaliśmy kontynuowanie ataku oraz obalenia i kontry. Utwardzanie mięśni i kości. Myślę, że to dość istotne elementy w walce. Hartowanie ciała jest bardzo istotnym elementem treningu, ponieważ musimy wiedzieć, ile ciosów jesteśmy w stanie przyjąć, by móc dalej walczyć. Na każdym treningu, oprócz wprowadzania czegoś nowego, staramy się powracać do starych technik, ażeby jak najskuteczniej i najefektywniej móc wykorzystać je w realnej walce.